Moi drodzy, kolejny poranek przed nami. Mamy dzień 8. Jak się obudzimy, to pewnie będzie dzień 9, tak więc połóżmy się spać. No i mamy dzień 9. Jest tu nasz konik, jest nasz kotek. I muszę teraz zrobić sobie więcej skrzynek, bo już tutaj się troszkę nie mieszczę. Zrobił się spory bałagan, a chciałbym mieć wszystko w miarę poukładane. No i ten domek mi się średnio podoba, więc chciałbym się gdzieś też zbudować. Ale najpierw wolałbym chyba zdobyć jeszcze resztę diamentów, żeby mieć full secik. Znaleźć gdzieś książki na Enchant Table. No i diamenty na Enchant Table. Tak więc tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. No ile tu jabłuszek wypadło. Zobaczcie. Z każdego drzewa, które zebrałem, znikają liście i pojawiają się na ziemi jabłuszka. Może tym da się normalnie oswoić konia, a nie tak jak ja, dając złote jabłko. Okej, zrobimy sobie na razie 5 skrzyneczek. Tu mamy jedną, więc będzie 6, czyli 3 duże skrzynie dodatkowe, plus tutaj 4. Trzeba gdzieś zbudować teraz taki ala magazyn, powiedzmy. Nie wiem, czy tą bazę rozbudowywać, czy zbudować sobie nowy dom. Chyba się zbudujemy po prostu na nowo gdzieś. Zaraz znajdę jakieś fajne miejsce. Dobra, tymczasowo, dopóki nie zbudowałem sobie jeszcze domu, mamy po prostu 6 takich dużych skrzyń. Tutaj są wszystkie klocki. Tutaj rzeczy inne. Tutaj wszystko z potworów. Wszystko związane z jedzeniem i z roślinnością. Narzędzia wszelkiego rodzaju. I wszystko, co wydobędziemy, czyli takie minerały, powiedzmy. No. I to na razie powinno wystarczyć, jest porządek. Ja lubię, jak tak wszystko jest poukładane. A teraz pójdziemy sobie może znaleźć miejsce na bazę. To jest chyba dobra opcja. A, tylko tyle mi to zajęło, że już zrobiła się noc, tak więc prześpijmy się. Mamy dzień numer 10. Wychodzimy, idziemy znaleźć miejsce na bazę. Trochę zaczęło padać, ale tutaj niedaleko domu, bo jak widać tutaj jest nasz domek. Jest taka płaska powierzchnia, powiedzmy. Tutaj przydałoby się tylko wyrównać. Tutaj trochę bloków usunąć. No i byśmy mieli takie duże miejsce na bazę, żeby się osiedlić. Tak więc myślę, że się tu osiedlimy. Zbuduję jakiś dom w tym miejscu. Tu można jakąś taką ala przystań zrobić i w jednej części też farma. Chyba to będzie odpowiednia lokalizacja na to. Moi kochani, zmiana planów jednak. Chodziłem tam chwilkę. Wiedziałem, że to nie dla mnie. Jednak zostajemy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie chcę mi się szukać, kombinować. Rozbudujemy po prostu to miejsce. Zawsze pierwsze wybrane miejsce jest najlepsze. I zapamiętajcie to, bo ja zawsze mam z tym problem i potem wracam do tego pierwszego miejsca. Tak więc zostajemy. Zabraliśmy dużo tego siana, więc ja sobie wszystko przerobię. I zrobimy z tego chlebki. Będzie dużo chlebków, 64 sztuki. Tu jeszcze 14. No i mamy 1,5 staka chlebów. To mi odpowiada. Teraz nie zgłodniejemy. Dobra, moi kochani, na ten moment wygląda to następująco. Tu mamy wejście. Wygląda to jakoś tak. Muszę jeszcze pozbierać tylko piasek, żeby tutaj stworzyć szyby. W tym miejscu to mamy naszą sypialnię. Kotek sobie śpi i mruczy. Tu jest zejście do kopalni. Na razie jeszcze nie zmodyfikowane w żaden sposób. Tu się wszystko przepala, kowadło. A tutaj mamy cały nasz magazyn. Jeszcze tu będą 4 skrzyneczki. No i potrzebuję jeszcze bloków świecących, to wtedy tutaj upiększę te ściany, no żeby tu ładniej było po prostu, tak samo sufit. Tutaj na ukos jakoś to będzie szło, to tak samo. Myślę, że wyszło w miarę fajnie. Spędziłem na tym ile? Mamy dzień 12, no to 2-3 dni jakoś. Okej, idę po piasek i dokończę to, no i wybierzemy się gdzieś dalej. Myślałem, żeby jeszcze coś z gliną zrobić, ale może innym razem. Okej. Piasek tutaj się już przepala na szkło. A my w tym czasie pójdziemy z naszą trzciną w okolice wody gdzieś i spróbuję ją posadzić, żeby wyrosło jej więcej, bo albo zrobimy sobie własną hodowlę, może tak będzie lepiej. Ale jeszcze zanim zaczniemy robić farmę, to wykorzystajmy to piękne miejsce płaskie. Zrobimy sobie tutaj portal do Netheru, żeby teraz nic nie schrzanić. Pyk, pyk. I tutaj 2 bloki, tak? To nie ma więcej. Dobra, podsadzamy się. Tutaj teraz idzie jeden blok kamienny, tutaj tak samo i obsydiany. Dobra, tutaj w przyszłości damy te świecące bloki albo z neteritu, neteratu, te czerwone takie, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Może to obudujemy, zrobimy taki wielki portal. Zobaczymy, a teraz odpalmy to. Działa. Dobra, ale jeszcze nie będę do niego wchodził, bo no nie jest to zbytnio bezpieczne w tym momencie i tym bardziej, że jesteśmy na hardkorze. Wolałbym nie umrzeć. 16 bloków szyby powinno wystarczyć. Tutaj wstawmy sobie teraz to. Kurde, ale będzie ładnie, co? I pięknie. Ale panorama na świat. Stajemy z łóżka, wschód słońca, te sprawy. Dobra, a w tym miejscu zrobimy sobie jeszcze studnię, żeby mieć po prostu nieskończone źródełko wody, ale zrobię też tak, żeby było to ładne dosyć, więc niech będzie na razie coś takiego, a potem tu pociągniemy takie płotki w górę, daszek zrobię. Wiecie, o co chodzi. Dobra, teraz to wygląda tak, zrobiłem takie dwie ścieżki jak na razie od domu. Bardzo lubię ten bloczek. Nie wiem, jak on się nazywa, nawet kamienne cegły to się nazywa. Mega to wygląda, tu jeszcze muszę tylko poprawić później. I będzie taka ścieżka w jedną stronę, tutaj prosto, może tam port właśnie zrobię, a tutaj do netheru jakieś sobie zrobimy zejście potem. No, powiem wam, że szykuje się to całkiem ciekawie. Ale mamy noc, tak więc pójdźmy sobie spać. Dzień 12, teraz będzie 13. I wyruszymy w podróż. Przepraszam was, oczywiście zapomniałem. Mieliśmy dokończyć tutaj nasze źródełko wody, stworzyć naszą studnię i utworzyć farmę. Tak więc farma może będzie właśnie tutaj gdzieś w tą stronę, bo nie ma płaskiego terenu kompletnie, więc musimy sobie coś tutaj wyrzeźbić sami. No i pięknie, źródełko powstało, moi kochani, teraz możemy sobie je zrobić wyżej. Trochę, o, pięknie. Tak, już jest nieskończonym źródełkiem, o to chodziło. Teraz tu pociągniemy sobie ścieżkę, przygotowałem już teren pod uprawę, powiedzmy. No i posadzimy sobie na razie tylko trzcinę, reszta mnie nie interesuje, jedzenia mamy od cholery, więc jedzeniem zajmiemy się później. Okej, wykopałem tutaj ścieżkę, żeby była do naszej hodowli trzciny, położymy sobie później tu kamienne cegły, a teraz zrobiłem kolejne nieskończone źródełko wody. No i wylewam sobie wszystko po prostu tutaj, żeby trzcina ładnie rosła, a zaraz ją posadzimy. Na razie mam tylko 12 sztuk, tak więc tyle, ile się da, a resztę po prostu później. Okej, wrzuciłem jeszcze trochę bruku, żeby przepaliło się na kamień i jak się przepali, to będziemy mogli zrobić kamienne cegły i sobie tutaj dokończyć naszą piękną ścieżkę. Okej, to jak trzcina sobie rośnie, to się przepala, to my możemy iść po skórę. Skóra oczywiście z krówek. No chyba, że znajdziemy jeszcze jakąś wioskę i w wiosce będą książki, no to wtedy nie potrzebuję tej trzciny i nie potrzebuję krów. Zrobilibyśmy biblioteczkę, tylko i tak czy siak potrzebuję diamentów. 2 na stworzenie miecza 2 i 4 na stworzenie butów, czyli już 6 i jeszcze 2 na stworzenie enchanting table'a, czyli łącznie 8 sztuk. Tak więc powinniśmy też iść do kopalni po 8 sztuk diamentów. No i znaleźć tą wioskę. Więc może najpierw wybierzmy się w poszukiwaniu wioski, a potem w poszukiwaniu diamentów, bo ostatnio trochę się nakopaliśmy, to już mi tymczasowo wystarczy. Tylko już zachodzi słoneczko, tak więc poczekam, aż zakończy się ten dzień i będziemy kontynuować kolejny. Dobra, moi kochani, tak jak wspomniałem, pójdziemy teraz sobie poszukać wioski. Wyspaliśmy się, mamy kolejny dzień. Wcześniej poszliśmy w tamtą stronę, tam była wioska. Znaleźliśmy sobie też tam konika, cichokotek. Tam jest wielki ocean. Można by popłynąć w sumie, ale może innym razem. Tu mamy wielkie góry, więc pójdziemy sobie w takim razie w stronę naszego portalu i zobaczymy, co jest tam dalej za nim. Tu mamy jakieś kolejne wejście do jaskini. Kusi bardzo, ale chyba nie tym razem. Jak się zapuszczę... Co to było? To pszczółki wyleciały z ulu. Jak się zapuszczę dalej do jaskini jakiejś, to na pewno wioski nie znajdę. Jest w ogóle zima, patrzcie. O, jakiś Lodowe wielkie góry. Mam też jeszcze jeden pomysł, bo jest mnóstwo zwierząt, zobaczcie. Mnóstwo od cholery. Mógłbym albo pozabijać te krowy. To jest ich sztuk 4-5, z tego co widzę. A mógłbym też je wziąć do siebie i rozmnażać. I wtedy mielibyśmy więcej tych skór. Dobra, to na razie je tutaj zostawię. A w drodze powrotnej, jakbym nie znalazł przypadkiem wioski, no to spróbujemy je zapędzić do siebie, do domu. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł na pozyskanie skóry, ale chyba moje serducho tego nie zdzierży, żeby pozabijać te koniki, bo z nich chyba też jest skóra. Na razie spróbujemy znaleźć tą wioskę. Włączyłem sobie na chwilę renderowanie na 64 czanki do przodu. Wygląda to rewelacyjnie, ale niestety mam 15 FPS-ów mniej więcej. Zobaczcie po prawej na górze, ile mi pamięci zużywa. Z 32 giga, więc dziwne, bo przydzieliłem automatycznie, jakby żeby samo automatycznie przydzielało tyle, ile potrzeba, no ale widzę, że 8 sobie wyznaczyło jako maksymalną liczbę. Ale też nie zużywa całości, zobaczcie, macham. Jest 60% mniej więcej, może z 80 było max. Więc nie wiem, czy to grafika, procek, albo po prostu coś mam źle ustawione. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Ok, udało mi się zwiększyć RAM do 30 giga, ale niestety to nie jest to. Chyba procek mnie wyrabia, chociaż mam i 9, jak widzicie, 11900KF. Ale no coś tu, coś tu ewidentnie nie wykorzystuje chyba wszystkich rdzeni. Ale nieważne. No tak jest troszkę mniejsza imersja, ale... Powiedzmy, niech będzie. Dobra, szukamy dalej tej wioski, bo to obszedłem wzdłuż oceanu. No i jak na razie nic nie mogę znaleźć. Co te FPS tak spadły teraz? Dobra, przespałem się, więc mamy kolejny dzień. Piłem sobie łóżeczko przed chwilą z owieczek, które znalazłem i zbierzmy sobie jeszcze tutaj tą trzcinę. To będziemy mogli większą hodowlę zrobić. O! Co my tu mamy? Widziałem, że to jest potrzebne później do czegoś, więc... Chyba, że to na jakimś modzie tylko. Na Realcrafcie. Jest dosyć ważny item, a tak to chyba tylko ozdobny. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie jest ta wioska. Nie chcę się już jej szukać, szczerze mówiąc, więc po prostu wrócimy się do domu i zajmiemy się rzeczami ważnymi. Okej, jestem w domku, posadzę sobie resztę tej trzciny tutaj jeszcze. Okej. To. I tutaj. Dróżką zajmiemy się później, bo to takie... Czyli taki wyszedł odcinek trochę budowniczy. Pójdziemy teraz dozbierać te diamenty, żeby mieć na mieczek, buty, enchant table. No i będziemy próbować zrobić taką biblioteczkę, żeby sobie poulepszać te wszystkie rzeczy. Nie wiem, jaki jest najlepszy sposób na pozyskanie expa. Czy jakieś spawnery się robi, czy lepiej po prostu iść zabijać moby w, nie wiem, jakimś konkretnym miejscu, na przykład w Netherze. Jeszcze tego nie ogarnąłem, ale może pójdziemy sobie niedługo do Netheru. Z tego co wiem, w Netherze jest potrzebne złoto do czegoś. Chyba tym świniakom się rzuca, czy jakoś tak, więc sobie to złoto przepalę. I będziemy im tam rzucać. Nie wiem, czy co oni za to dawali, jakieś mięso, czy po prostu nas nie bili? A może skórę rzucali właśnie. Cholera. Trzeba się rozeznać i sprawdzić to. No okej, mamy dzień 15. Wybierzmy się raz jeszcze do kopalni. Nie mam pojęcia, gdzie było to zejście, ale gdzieś się tymi kopalniami chyba wchodziło, co? Kompletnie zapomniałem. Kocie będzie za mną szedł całą drogę? Ja pierdzielę. Z tego co pamiętam, to te koty odstraszały creepery, ale czy to dalej tak działa, to nie mam zielonego pojęcia. Nie, tutaj nie ma tego zejścia. Bo musi to być w inną stronę. O, tutaj. Przez tą fioletową kulkę się przechodziło. Świecącą. O kuźwa, tu można wpaść ładnie. Ja to lepiej zalepię czymś, co? No matko, znowu mamy te kropki takie dziwne, świecące. Ja pierdzielę, tu gdzieś jest ten bosik taki dziwny, o którym mi mówiliście. Ale dobra, schodzimy w dół. Potrzebuję tylko kilku diamentów. Na którym jesteśmy poziomie teraz? Na... O ja pierdzielę, tam coś hałasuje, minus 32. O Jezu, nie. To mnie chyba już tu wykrywa, co? Dobra, tu mamy lawę i tu jest jeszcze jeden ten, może... Będę je rozwalał, to one chyba wtedy nie wzywają tego potwora wielkiego. Okej, no ale tu jesteśmy w kropce chyba. Czy Ja słyszałem Gasta. Wydawało mi się, że słyszałem Gasta. Nieważne. Nie wiem, czy to jest dobra opcja, ale kopię po prostu taki tunel 2 na 1 teraz na minus 54 piętrze. Czy tutaj da się tak znaleźć diamenty, czy... bardziej się opłaca po jaskiniach chodzić? Wtedy jak chodziłem po jaskiniach, to szło to bardzo fajnie. Ale teraz nie mogę żadnej jaskini znaleźć, to jest problem. O, mamy jakąś jaskinię. Co mnie, kurwa, pchasz, kocie? Powaliło cię? Już mi stąd. Nie będziesz mnie wrzucał do lawy. To normalnie ręką się rozwala, zobaczcie, i fajny expik z tego leci. Czy fajny, no jakiś tam. Ciekawe, czy rozwalanie tego nie powoduje, że ten potwór nas słyszy i wie, gdzie jesteśmy. Diamencik. I jeszcze 2, o. Pięknie, mamy 3 diamenty. No, i w końcu jakiś otwarty teren, gdzie można szukać diaksów. Zauważyłem, jak wziąłem teraz pochodny do ręki, że jak z nią chodzę, to mi świeci ładnie, więc to jest fajne. W sensie do tej drugiej ręki. Tylko czy jest jakiś guzik na przykład, żeby tarczę spod trójki nagle sobie nałożyć na... tutaj, na ten paseczek. Że mógł, wiecie, chodzę sobie tak z kilofem i z pochodnią i nagle wyskakuje na mnie jakiś mobek, no to wyjmuję miecz i klikam trójkę, żeby mieć w drugim ręku tarczę. To było fajne. Bo tak to lepiej tak chodzić, niż co chwilę pochodnią mam stawiać. Mi się zaraz skończą. Dziwne, jak na razie to jest wielki otwarty teren, a nawet nie ma żadnego moba. Znaczy mi to pasuje, nie żebym się jakoś obrażał na to, ale dziwne jest to po prostu. O, diamencik, pięknie. Nie ma jeszcze jednego może? Nie, tylko jeden. O, coś tam na mnie krzyczy, coś mnie woła. O, są i mopki, o których przed chwilą wspominałem, a tam jest diament, patrzcie. Trzeba się tam dostać, dobra. Cholera. Oh shit. Te najmniejsze są straszne, bo ciężko je trafić. Ja też nie chciałbym wpaść do lawy przypadkiem, jak się cofam. Tam kolejny biegnie. No, nagle cała chmara ich się tutaj znalazło. Zjedzmy chlebek, to powinienem się uleczyć od razu. Tak, to jest fajnie teraz zrobione, że wtedy nam się regeneracja HP odpala. Creeperka mamy, niech sobie wybuchnie. Albo niech nie wybucha, może go zabijemy. Dla prochu strzelniczego. Diamond, diamond, diamond. A, znowu tylko jedna sztuka, no. No dobra, mamy i tak już 5, czyli na buty będzie i na pół miecza. Łącznie 8 potrzebujemy, więc jeszcze 3. No to mamy łuczników, to sobie założyłem już tarczę. W razie czego. I trzeba się bronić przed strzałami, bo one są zabójcze. O cholera. A ty... O, o, o. O. O cholera. Nie, te szkielety naprawdę są mocne. Wow, ledwo. Trzeba zjeść szybciutko. Tu chyba już byliśmy, tak mi się wydaje, tak. Tak. Bo widzę tutaj nawet koblem się podbudowywałem. Dobra, to trzeba iść gdzieś indziej. Ohohoho. Dzień dobry, jak byliśmy tu na pewno, ale musiałem przeoczyć jakoś te diamenty. Raczej ten jeden diament, no niestety więcej tu nie było. O, patrzcie jak się schował skubany, czyli jednak jest. Kurwa mać. Co to było? Ja pierdzielę. No takich rzeczy to mi nie róbcie. Też nie mam 15 lat, więc mogę tu, o kolejny, dostać zawału po prostu. 8 diaksów, o to chodziło, spadamy stąd. O i nagle milion potworów się pojawiło, tylko zdążyłem się odwrócić. A tu już takie rzeczy, no. Nie wiem, czy przez tą burzę, czy co? Dziwna sprawa, pójdziemy sobie dołem, może tu się uda jakoś uniknąć tych stworów. Cholera. Oh shit. Dobra, spokój. Trzeba to uspokoić sytuację. Don't blow me up. Thank you very much. Jedzmy chlebek. Jeszcze jeden. Niech się uleczy. I dobra, można iść dalej. Tu słyszę dużo szkieletów, więc jestem bardzo przestraszony. Dobra, spierniczamy stąd. O, shit, dobra, chyba stąd nie spierniczymy, bo ciągle mnie wraca do tej dziury. Okej, to muszę zjeść jeszcze raz chlebek, uleczyć się i spróbować raz jeszcze wskoczyć tu. I do domciu. O cholera, on ma jakiś łuk ulepszony. Do domu! Ile was tu? Więcej was matka nie miała, do cholery jasnej. No, dobrze, że ta tarcza robi tak, że jak wybuchnie obok nas creeper, to nam nic nie zadaje. O kuś. Byłem, ale nic mi nie jest. Szukam drogi do domu, ale coś nie mogę znaleźć. Nie mam pojęcia, którędy ja tu przyszedłem. Może tędy? Get the fuck out of... Oh shit, co to jest? Dobra, odsunąć się. Dobra, jeszcze raz, cyk. Powolutku. Dobra, dobra, wycofaj się. Jest chlebek. Lecz się. I lecimy na niego jeszcze raz. Bronimy się, strzel. Dobra, leży. Uff. Wypuśćcie mnie stąd, ja już nie chcę tu wracać. Był ten diament na górze. Wszedłem po niego, a przyszliśmy jakoś stąd. Albo stąd. Albo stąd. Nie, tam nie byłem na pewno. Musiałem tędy przyjść. Oh shit. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ja się w takie rzeczy nie bawię. Nie wiem, do czego są te kule kryształowe, ale kolejną znalazłem taką. W tym miejscu. Spróbujemy się wkopać po prostu do góry. Ja nie będę szukał tego wyjścia. O, patrzcie jak się wkopałem. Idealnie jeszcze do diamentów. Ale jazda. 4 sztuki. Wow. Jeszcze więcej. Jacie. Dawaj mnie tam. Spodnia. 5, 6 i 7 w jednym miejscu. Wow. I tu kolejne. Ej, no tutaj wykopałem, a tu są następne. Na jakim my jesteśmy? Na jakiej wysokości? Minus 42. No rewelacja. 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Co jest szósty? Yeah. Ale kopaliska. Mamy 21 diamentów. No i zajebiście. O, mamy jakąś jaskinię. Wejdźmy na górę. Ja nie chcę tutaj. Jest coś. Płynąłem wodą do góry. I mamy chyba miejsce, z którego przeszliśmy. Zobaczmy, czy to jest ta kopalnia. No to musi być to, bo tu jest drewno. Dobra. Uratowani. Tak jest. O cholera, wywaliłem miecz niechcąc. Domek mój kochany, już tam nie wchodzę nigdy na dół. Mamy 21 diamentów, mam i to wystarczy do końca tych 100 dni. No i dobra, mamy dzień 16, teraz idę spać, będzie dzień 17. Zobaczmy. Tak, dzień 17 dokładnie. I tu sobie kończymy, a w następnym odcinku pójdziemy do piekła chyba. Tak, myślę, że pójdziemy do piekła. Spróbujemy tam wbić trochę leveli i może uda się znaleźć tą skórę w jakiś sposób. Zobaczymy. Jeszcze pod koniec zrobimy sobie te buciki. Do tego... Tylko potrzebuję jeszcze na mieczyk. I tu będziemy potrzebowali... Nie, jakoś inaczej to się robiło 2. Tu obsydian i książkę chyba na górze. Ale to już później. Cały diamentowy secik łącznie z mieczem. Oh yeah.